Czy twoja osoba ukochana tęskni? Czy tęskni za tobą? Zobaczmy, zaglądnijmy w karty, kochani. Dzisiaj dwie grupy. Pierwsza grupa to karty cygańskie. I druga grupa to karty tarota. Także wybierzcie sobie talię, którą lubicie, lub grupę, po prostu numer grupy, którą lubicie. Jeden lub dwa. Cygańskie lub tarot. Macie na to chwilkę czasu, a ja oczywiście witam Was serdecznie, moi kochani, na moim kanale Tarot. Oczywiście chodzi tu o wróżby, rytuały, horoskopy, o różne emocjonalne sprawy. Kochani, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, by dostawać codzienne powiadomienia o moich codziennych premierkach, wróżbach, rozkładach dla Was. Oczywiście również proszę Was o komentowanie. Bardzo jest to ważne dla rozwoju mojego kanału, dla algorytmów. Byście byli również aktywni, tak jak ja codziennie nagrywam, codziennie jestem tutaj dla Was, także Wy piszcie mi codziennie. Jeden komentarz codziennie wystarczy. Czy smajlik, czy jedno słowo, jedno zdanie, czy Waszą historię. Zapraszam do komentowania. Kochani moi, zapraszam również do lajkowania. Naciśnijcie kciuczek w górę, lajkujcie, bądźcie po prostu tutaj obecni, zaznaczcie swoją obecność komentarzem, lajkiem, subskrypcją. Będę się bardzo cieszyła i czekam z utęsknieniem na Wasze komentarze. Moi kochani, mam nadzieję, że już wybraliście. Ja zapraszam Was oczywiście na wróżby również indywidualne, ponieważ te, które tutaj nagrywam, to są wróżby kolektywne dla ogółu, dla wszystkich subskrybentów czy widzów. Natomiast jeśli napiszecie do mnie e-maila z prośbą o wróżbę indywidualną, ja wyślę Wam takie opcje różnych wróżb, które robię, zestawy i ceny oraz oczywiście możliwy najszybszy termin takiej wróżby osobistej, która jest dokładniejsza niż wróżba kolektywna, ponieważ wtedy, jeśli macie wróżbę indywidualną, to wysyłacie mi Wasze daty urodzenia i zdjęcia oraz Wasze konkretne pytania, Wasze konkretne problemy, które pokazują karty. Zapraszam. Dobrze, więc zaczynam od grupy pierwszej. Czy osoba, o której myślisz, za tobą tęskni? Pierwsza grupa wybrała karty cygańskie. Osoba ukochana tęskni. Czy osoba ukochana tęskni? Widzę już, kochani, że tęskni. Być może jest zajęta teraz pracą. Czuje się ta osoba samotna, ma uczucia miłosne dla Was. Jest po prostu miłość, emocje, uczucie, myśli o Was. Tutaj mamy rozmyślania. Być może jest ta osoba zajęta pracą, być może jesteście dla tej osoby bardzo wartościowe, tak? Ponieważ mamy tu kartę skarbu. Czyli być może, znaczy mam nadzieję taką oczywiście, że macie tutaj dla tej osoby jakąś wielką wartość i tutaj ta osoba czuje się samotna, czuje stratę bez Was, tak? Czuje, że coś straciła, że po prostu jest bez Was jakaś, nie wiem, czuje jakieś opustoszenie, jakąś samotność, pustkę po prostu. Także mamy tutaj jak najbardziej tęsknotę w grupie pierwszej, wyraźną. I miłość, tak? Uczucia naprawdę romantyczno-miłosne.
Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Karty Tarota. To jest taka talia, tarot mistyczny. Więc zobaczymy, co ta talia pokaże. Czy osoba ukochana tęskni? Czy osoba ukochana tęskni? Już mamy tutaj dobrze, więc mamy tutaj cesarzową. Cztery kielichy, pięć mieczy, czyli cztery kielichy, miłosne uczucia, odczucia romantyczne i mamy siedem buław. Tak, kochani, bardzo tutaj dużo emocji przy tych czterech kartach. Bardzo się podobacie tej osobie ukochanej. Tak, bardzo. Jesteście kobiece, piękne. Podziwia Was. Bardzo, bardzo wpadłyście mu w tej osobie ukochanej w oko. Tak. I myśli ta osoba o Was. Tutaj być może jest to też jakaś ważna... Aha, tutaj mamy anioła stróża, czyli wstrzemięźliwość. Więc to jest karta cierpliwości jakby. Czekania. Czeka ta osoba, że jeszcze między Wami coś się tutaj może nowego przydarzyć. Na razie jest tutaj jakby czas takiej ciszy, regeneracji, pasywności. Ta osoba chce sobie racjonalnie poukładać plany, ale i mówi tutaj ta karta też o blokadach jakichś między Wami, czyli może brak kontaktu, tak? Pięć mieczy to no też taka karta, że może nie wiem, czy była jakaś sprzeczka między Wami, jakieś urwana jest tutaj komunikacja, ponieważ nie wiem, czy udowadnialcie sobie rację, kto ma rację, jakieś dwa silne ego się tu spotkały, które się ścierają, tak? Siedem buław również. Siedem buław, kochani, mówi o... na razie jest... Ta osoba nie walczy o Was, jest w jakiejś pasywnej sytuacji, czy chwila jest jakaś taka, nie wiem, zawieszenia między Wami. Tutaj to wyraźnie widać, ale... ma ta osoba na pewno jakieś romantyczne tutaj... uczucia. Przy czterech kielichach jest ta osoba smutna, jakby samotna, czuje stratę, czuje takie rozczarowanie, apatię, że tu między Wami coś może jest właśnie w blokadzie zawieszone, czy w sprzeczce, tak? W takiej energii sprzeczki, czy udowadnianiu sobie racji, jak już wspomniałam, ale ta osoba czeka, że coś tutaj może jeszcze się zadzieje, że jeszcze może coś się wydarzy. Ta osoba jakby tutaj czuła takie zawieszenie, pasywność, ale być może ma nadzieję, że jeszcze coś się tutaj ruszy, tak? Ale myśli ta osoba i tęskni, rozmyśla. Pomimo tego zawieszenia i tych silnych blokad, myśli ta osoba, tak. Tęskni również. Smutek, samotność, rozczarowanie, apatia, tęsknota również.
Także takie są dwie grupy dzisiaj. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Proszę o komentarze, o lajki, o subskrypcje. Bądźcie aktywni. Do usłyszenia już wkrótce.